I kampania wyborcza to jeszcze niecałe 10 godzin, 9 godzin przed nami i już cisza wyborcza, ale jeszcze rozmawiamy o polityce, jeszcze rozmawiamy o kampanii wyborczej, a z nami jest pan Rafał Piech, przewodniczący partii Polska jest jedna. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam pani redaktor, witam państwa. No to na początek, jakby pan podsumował tę kampanię wyborczą? Jakie były te punkty zwrotne i te momenty, gdzie kampania nabierała tempa, gdzie zwalniała? Jak jest pana komentarz, opinia? Ja muszę powiedzieć tak, chyba najbardziej blokowana partia w Polsce i w historii Polski. Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim, żeby partia, która ma swoją listę krajową, komitet krajowy, była tak ograniczana i tak blokowana we wszystkich mediach głównego nurtu, jak było do tej pory. Wszyscy ludzie są zszokowani, jak to jest, była debata w TVP, a was nie było, a jesteście przecież komitetem krajowym. Więc to są takie szokujące rzeczy, pani redaktor, ale to tylko potwierdza jedną rzecz, że to jest partia, prawdziwa polska partia z propolskim programem, która głosi prawdę. No jak tak się działa, no to niestety dzisiaj prawda jest niewygodna. Dzisiaj mówienie prawdy o tym, że poszczególne rządy od 89 roku zniszczyły polską gospodarkę, przemysł, energetykę, zadłużyły nas na potęgę, no powoduje, że nie mogą dopuścić do tego, aby ta prawda wyszła na jaw i obudziła miliony ludzi. No więc tak to wygląda dzisiaj. Przebijamy się tylko i wyłącznie oddolnie dzięki też właśnie takim radiom jak wasze Radio Wnet, wielu telewizjom internetowym i przede wszystkim oddolnie, czyli jeden drugiemu przekazuje informacje, a najbardziej oburza ludzi to właśnie, że wiedzą, że jest to komitet krajowy, a ludzie, a media nas i politycy nie dopuszczają. Powiedział, to tym bardziej mobilizuje. Powiedział pan o tej debacie, która odbyła się w telewizji publicznej, to zdradźmy nieco kulisów, nieco szczegółów. Dlaczego państwo się nie pojawili podczas tej debaty? Argument, jaki oni podają, to jest argument taki, że na 41 okręgów jesteśmy w 39, jako Polska jest jedna. Tylko zapominają o tym, że jest 7 komitetów i list krajowych w Polsce, a wszędzie podają 6. Jeszcze bardziej karygodną rzeczą i słabą jest to, pani redaktor, że w całej Polsce, jeżeli były robione sondaże, to podawano 6 komitetów, pomijano Polska jest jedna. I to tylko ze względu na ten jeden okręg wyborczy? Tak, ten argument podają, że nie ma nas w 41. A to sytuacja bez precedensu? Wcześniej też tak się zdarzało? Czy to dotyczy tylko państwa partii? Znaczy ja z tego, co pamiętam, jeszcze takiej sytuacji w Polsce nie było, żeby była lista krajowa i nie była zapraszana na debaty, na spotkania ogólnopolskie. I jeżeli są realizowane jakiekolwiek sondaże, to w sondażach pyta się, do nas Polacy dzwonią, pani redaktor, z różnych miejsc i mówią tak, dzwonią do nas sondażowo, nie pytają o wszystkie partie, nie wymieniają PJJ, a my pytamy, dlaczego państwo nie pytacie o Polska jest jedna? No bo zleceniodawca nie wykazał nam takiej partii, że mamy pytać o PJJ, dlatego nam pokazują potem w sondażach zero. A Jarosław Kaczyński w Busku-Zdrój mówi, że no jest taka mała partia, która może nam zabrać głosy. No to jak możemy zabrać głosy, skoro mamy 0%? No więc proszę zobaczyć, oni zrobili swój wewnętrzny sondaż, z którego wyszło, że bardzo mocno się nas jednak obawiają. A kilka minut temu na naszej antenie rozmawialiśmy na temat filmu, który wydaje mi się był dosyć istotnym elementem tej kampanii wyborczej. Usłyszeli państwo na naszej antenie taką kompilację wypowiedzi twórców, ale także oponentów, też tych, którzy krytykowali film. Oczywiście mówię o filmie Zielona Granica. Czy pan ten film widział? A jeżeli nie, to co pan sądzi na temat właśnie elementu filmowego w tej kampanii wyborczej? To znaczy wiem, że jest karygodny. Ja go powiem szczerze, osobiście nie widziałem. Powiedziałem sobie, że zaraz po kampanii, już w poniedziałek, muszę zobaczyć, co to w ogóle jest, co oni stworzyli i wypuścili, ale wiem, że społeczeństwo jest oburzone tego typu przekazem. Ale tak jak mówię, no odniosę się w momencie, jak sobie go cały zobaczę i wtedy zajmę też stanowisko. Ale uważa pan, że to był ważny element tej kampanii? Tak.
Tak jak mówię, no chciałbym go zobaczyć najpierw, żeby się odnieść, ale przypuszczam, że to było celowe działanie i reżysera, i producenta, żeby teraz po prostu wbić kij w mrowisko. Ale tak jak mówię, no trudno się odnosić do czegoś, czego nie widziałem. W każdym razie na pewno musiał wywrzeć duży wpływ, bo i do tego filmu odnosił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, odnosił się do tego filmu Andrzej Duda, prezydent Polski, odnosił się do tego filmu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który w końcu dostał zakaz w trybie wyborczym wypowiadania się na temat tego filmu. To porozmawiamy z panem za kilka dni, jak ten film uda się tak, obejrzeć. Bardzo chętnie. No i informacja z dzisiejszego poranka z TVP Info. Czy pan słuchał albo tego fragmentu? Ostatnia prosta kampanii wyborczej i TVP ujawnia fragmenty rozmów taśm szefa NIK, Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz konstytucjonalisty profesora Marka Chmaja. Chodzi o przejęcie kontroli nad Konfederacją. Padają takie słowa. Ja się zgodziłem, żeby Kuba, oczywiście to jest syn szefa NIK-u, tam był z jednego powodu w Konfederacji, że musimy pilnować, żeby oni nie weszli w koalicję z PiS-em. Jak pan ocenia tę rozmowę i jej wpływ jeszcze na kampanię wyborczą? Ja myślę, że wiele takich akcentów i smaczków będzie. Ja co prawda nie słuchałem tego, bo w tym szaleństwie kampanijnym teraz jeszcze i nagrywaliśmy jeszcze orędzie, które będziemy publikować dzisiaj wieczorem. Wiele materiałów, więc jeszcze to do mnie nie dotarło. Muszę też sobie to odsłuchać. No, wie pani, no polityka jest brudna strasznie. Ja powiem szczerze, że jako Polska jest jedna, chcemy wejść zupełnie z nową jakością polityki. Jeżeli udało mi się w Siemianowicach Śląskich jako prezydent, który zawierzył miasto Panu Bogu przez ręce Maryi, przecież było tak wielkie oburzenie, jak mogłem to zrobić, a potem jak się okazało po 4 latach tak naprawdę mojej prezydentury, kiedy ubiegałem się po raz drugi o tą prezydenturę, zdobyłem drugi wynik w Polsce, 84%, pomimo zawierzenia. Zagłosowali na mnie ludzie z SLD, z PO, z PiS, z różnych opcji. Prawie 100% w Siemianowicach Śląskich. Więc to pokazuje, że jeżeli człowiek jest w czymś autentyczny, idzie z szacunkiem, szanuje każdego człowieka, czy jest wierzący, czy nie jest wierzący, no to w tym momencie możemy zmienić całą scenę polityczną. I my, pani redaktor, z taką jakością chcemy iść. Nie chcemy iść w intrygi, nie chcemy iść w żadne kombinacje. Proszę zobaczyć, my przez te wszystkie kilkanaście miesięcy mówimy tylko prawdę, obnażamy kłamstwo, ale nie siejemy żadnych, nie robimy żadnych intryg, żadnych jakichś filmików, które mają kogoś mocno szkalować. Tylko pokazujemy prawdę i nie chcemy w żadne intrygi, zagrywki wchodzić. Każda partia, która ma dzisiaj swoją reprezentację w Sejmie, a szczególnie te duże pookrągłostołowe, są bardzo mocno uwikłane w globalne instytucje 30-stopniowe tajne. I to jest dla mnie wielkie niebezpieczeństwo, bo ci wszyscy ludzie są prowadzeni, uwikłani w afery podkarpackie, gdzie służby ukraińskie posiadają taśmy, szantażują ich. No przecież jaki jest powód, pani redaktor, wydania 100 miliardów złotych rozbrojenia Polski, przekazania tego stronie ukraińskiej. No kto normalny, który patriota, który prezydent, który rząd zrobi coś takiego, odbierając Polakom, polskim rodzinom środki, gdzie to było wszystko z kredytów. No raport NIK-u obnażył wszystko. 302 miliardy zaciągnięte poza budżetem przez ostatnie 3 lata, więc 13, 14 emerytury, 500+, wszystko szło z kredytów. Nowy Ład, wsparcie prezydentów, kościołów, to wszystko jest z kredytów. Jesteśmy po prostu zadłużeni po pachy. I teraz my jeszcze z tych kredytów 100 miliardów przekazujemy Ukrainie. No więc kim my jesteśmy, pani redaktor? Kim są ci ludzie, którzy nas niszczą? Wywołał pan temat Ukrainy i tego oczywiście, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jakie stanowisko odnośnie wojny, odnośnie właśnie tej pomocy ma przewodniczący Polska jest jedna? Jak te relacje powinny wyglądać? Jak powinny się kształtować? Jaka powinna być Polska racja stanu w tej sprawie?
Powiem tak, myślę, że Polacy, naród, nie rząd. Rząd powinien dostać czerwoną kartkę i odejść, i to jak najszybciej, ale Polacy powinni otrzymać Nagrodę Nobla, bo nikt jeszcze na świecie nie pomógł tak sąsiadowi z innego państwa, jak zrobiła to Polska i Polacy. Oczywiście taka pomoc jako katolicy, chrześcijanie jest potrzebna, ale to jak każdy chce prywatnie, może pomagać. Może nawet pół domu przekazać, może zrobić, co mu się żywnie podoba. Ale w sytuacji, kiedy my mamy trudną sytuację finansową jako Polska, my przede wszystkim musimy działać, tak jak mówił kardynał Wyszyński. Wy świata nie zbawicie. Wy najpierw zajmijcie się swoją rodziną, swoim krajem. Odbudowujcie swój kraj. To jest tak, jak ja bym, pani redaktor, wziął dzisiaj moją wypłatę, poszedł do rodziny, do domu sąsiadów, wydał ich tą wypłatę na rower, na sprzęt, na jakieś wyposażenie ich do szkoły, cokolwiek tym dzieciom. I wróciłbym do swojego domu i mój syn otwiera mi drzwi i mówi: tato, co ty robisz? My mamy kredyt na kredycie, ledwo się spinamy, ledwo wiążemy koniec z końcem, a ty sąsiadowi dajesz nasze ostatnie pieniądze, twoją wypłatę, kim ty jesteś? I właśnie taką decyzję podejmowali włodarze w Polsce, rząd, politycy. Ale przecież jest dla mnie karygodne. To było spowodowane oczywiście tym, że zagrożenie jest dużo większe, że mówimy tutaj o geopolityce, mówimy o Rosji, która jest gigantycznym zagrożeniem, a Ukraina jest no, przedmurzem do tego, żeby Rosja nie zaatakowała Polski. To jest... Czyli jak Francja najedzie, pani redaktor, na Niemcy, to rozumiem, że Niemcy będą walczyć za nas, tak? To, że Ukraina walczy, to walczy za nas. No więc chciałem powiedzieć, że ten cały sprzęt, który był przekazany, był w parę tygodni zniszczony, jest wyzłomowany, nie ma z tego nic. I co to zmienia? Z tego, co już się dowiadujemy, i to jest dla mnie szokujące, Rosja praktycznie nie ucierpiała prawie w ogóle. Ich zapasy, to jest na dzień dzisiejszy rezerwy 800 miliardów dolarów czy euro w złocie. Oni są w stanie jeszcze przez 50 lat taką wojnę prowadzić, więc ta geopolityka, o której pani mówi, to rozgrywanie dzisiaj przy tej agendzie 2030 zrównoważonego rozwoju, gdzie nasi politycy wypełniają tą agendę nadgorliwie, jak tylko można ją wypełniać, pokazuje mi, że ten rząd, ci ludzie, jak i PO wcześniej, tak i teraz PiS, niczym się nie różnią. To jest tylko mniejsze i większe zło. Pytanie, czy my powinniśmy dzisiaj wybierać mniejsze czy większe zło? Pan Bóg nam mówi jasno, ty masz wybrać dobro, a nie mniejsze czy większe zło, bo zło jest złem. Jak i jedni, tak i drudzy czyli niszczyli i będą niszczyć polską uważa gospodarkę. Uważa pan, że Polska za bardzo zaangażowała się w konflikt ukraińsko-rosyjski? Zdecydowanie tak. Jeżeli bylibyśmy krainą mlekiem i miodem płynącą i mielibyśmy rezerwy, nie wiem, 800 miliardów, tak jak to mają inne państwa, czy nawet Rosja, to moglibyśmy sobie wtedy pozwolić i przekazywać 100 miliardów tu, 100 miliardów tam, ale my, pani redaktor, robimy to wszystko zadłużając się. Ale wojna jest u naszych bram, możemy powiedzieć z jednej strony. No i bardzo dobrze, no i rozumiem, że jest u naszych bram, więc jakaś pomoc należy się, jakąś pomoc udzieliliśmy, jakiejś pomocy, ale nie może być tak, że my rozbrajamy Polskę, że my pozbawiamy się naszego sprzętu, gdzie my jesteśmy zależni od sprzętu, zamiast stawiać na nasze spółki zbrojeniowe, umacniać je, produkować amunicję w siebie, u siebie. Proszę zobaczyć, jeszcze jedna ważna rzecz, pani redaktor, my kupujemy dzisiaj z Korei helikoptery, sprzęty ze Stanów. To wszystko jest nafaszerowane elektroniką. Ja wiem jedno, że w sytuacji, w godzinie W, kiedy trzeba będzie ten sprzęt w przyszłości odpalić, oni mają sterowniki, oni mają kody, oni mają wszystko. Dlaczego Turcja wymieniała wszystkie, całą elektronikę w sprzęcie, który kupowała poza granicami Turcji? Właśnie po to, żeby mieć pełną kontrolę. Co z tego, że my mamy 1100, 500 czołgów, helikopterów, jak my tego nawet nie odpalimy w godzinie najbardziej nam potrzebnej? Rozmawiamy o wojskowości, rozmawiamy o tym, co się dzieje w tej sferze, która jest bardzo ważna. To pana komentarz na temat odejścia dwóch generałów. Mówię o odejściu generała Rajmunda Andrzejczaka i generała Tomasza Piotrowskiego. Dwa dni temu podali się oni do dymisji, czy odeszli kilka dni przed wyborami w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska. Co pan sądzi na ten temat?
No, pani redaktor, ja myślę, że to jest początek olbrzymich zmian, wielu rezygnacji i to już nie tylko na takim szczeblu, ale to się będzie działo też na tym szczeblu najniższym wojsku, średnim szczeblu. No, te polecenia, przypuszczam rozkazy, które popłyną, już płyną, ale które popłyną po 15 października. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzy jeszcze jutro, co się wydarzy pojutrze. Wiele osób nawet gdzieś tam mówi o tym, że może pojawić się taka sytuacja, że będzie wprowadzony stan wyjątkowy albo będzie wprowadzony po wyborach. No, różne dziwne scenariusze są brane pod uwagę. Konflikt Izrael. No, wiemy, pani redaktor, że to też nie jest przypadkowe. Już wysłaliśmy tam swoje wojska. No ja mówię, no my to jesteśmy po prostu giganci. My będziemy zbawiać za chwilę cały świat. Będziemy ratować wszystkich, niszcząc tak naprawdę swoje dzieci, siebie, swoją gospodarkę. Dla mnie to jest szok, jakie decyzje destrukcyjne podejmuje ten rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie to jest wielkie niebezpieczeństwo i tak jak mówię, niezależnie czy to będzie PO czy PiS, jedni coś zrobią szybciej, drudzy wolniej, ale jedno i drugie to jest wielkie dla nas niebezpieczeństwo. A jak pan ocenia właśnie odejście tych dwóch generałów w tak newralgicznym momencie, w którym się znajdujemy, tym bardziej, kiedy są 3 czy 4 dni do wyborów? No oceniam, że to są, przypuszczam, że to byli żołnierze, którzy stali w prawdzie, którzy nie pozwolą sobą manipulować, którzy nie podniosą ręki na pewno na polskiego obywatela. Ale nie powinni poczekać jednak z tą decyzją kilka dni później i poczekać już, bo to się nie wpisuje w kampanię polityczną po prostu. Może oni uratowali całą sytuację, może stan wyjątkowy miał być wprowadzony już 3-2 dni temu. Nie wiemy tego dokładnie, to możemy tutaj dzisiaj gdybać, ale myślę, że to jest początek tej lawiny, która jest przed nami, pani redaktor. Rozmawialiśmy o Ukrainie i temat, który jest cały czas poruszany. W poprzedniej godzinie rozmawiałam z przedstawicielką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i oczywiście słowa ministra Piotra Glińskiego. W pierwszej kolejności musimy przekonać ukraińskich partnerów do bezwarunkowej zgody na poszukiwanie i ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. A to wszystko w nawiązaniu do powstającego Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Co pan sądzi o tych słowach byłego wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego? Pani redaktor, powiem tak, wstyd, wstyd, wstyd. Ci ludzie już dawno powinni podać się do dymisji. Przy takiej pomocy, jaką uzyskała Ukraina, gdzie zniszczyli polscy rządzący, polskie rolnictwo, napływ taniego zboża, produktów spowodowało, że no, nie mogli konkurować. Pomoc w przekazaniu sprzętu, socjali, jakie szły. My do dzisiaj nie rozwiązaliśmy tematu Wołynia. Niemcy temat swój rozwiązały, więc to jest po prostu szczyt hipokryzji, że ci ludzie jeszcze przychodzą do studia i mówią o takich rzeczach, że oni ten temat załatwią. Nie potrafią tego załatwić. Pan Duda jeździ tam, traktują go po prostu jak chłopca na posyłki, nie potrafi wynegocjować nic. Premier jedzie tam i stawia jakiś z dwóch belek, jakiś krzyż, wbija, robią z WhatsApp, na WhatsAppie jakieś nagrania. Po prostu wstyd, pani redaktor, jest mi wstyd. Ten temat Polska jest jedna rozwiąże jako jeden z pierwszych priorytetowych dla nas. A w jaki sposób państwo to rozwiążą? No, jak będzie taka moc sprawcza? Jakby była taka moc sprawcza? No ja mam nadzieję, że taką moc sprawczą będziemy mieli już po 15, no, po 15 października. Zobaczymy, jak się to ułoży. Ja wiem jedno, że pomoc socjal musi się skończyć, bo nas na to nie stać. Przekazywanie broni musi się skończyć i kategorycznie zakaz wprowadzania produktów z Ukrainy. Teraz przed 15 października wielce rząd się zatrzymuje i wyhamował to. To jest chwilowe, to jest tylko do 15, tak jak obniżka cen paliwa i wielu rzeczy, więc ja myślę, że zrobimy też jako Polska jest jedna wszystko, jeżeli będziemy mieli realny wpływ. Mam nadzieję, że tam bardzo szybko się zmienią władze, bo ten człowiek, który tam jest dzisiaj, jeździ w tym zielonym sweterku z
logo, bandery po całej Polsce i się lansuje. Mam nadzieję, że wreszcie Ukraińcy wybiorą naprawdę patriotę w swoim kraju, który będzie dbał o ten kraj, a nie go sprzedawał kawałek po kawałku. Z tego co wiemy, 6 milionów hektarów już zostało sprzedanych. Wszystko jest w rękach kilku oligarchów. No więc można powiedzieć, że Ukraina już jest dzisiaj sprzedana i podzielona. Ja wierzę, że przyjdzie taki moment, gdzie uda nam się tak naprawdę doprowadzić do tej ekshumacji, do tego godnego pochówku naszych braci i naszych siostry. Zostały nam dokładnie 2 minuty na rozmowę. Powiedział pan o orędziu, które dzisiaj będzie ogłoszone, zamieszczone. O której godzinie, gdzie i kilka najważniejszych punktów. Orędzie będzie umieszczone o godzinie 18 na wszystkich naszych portalach, Facebookach. Mam nadzieję, że dotrze do jak największej grupy ludzi. Tam przede wszystkim, szanowni państwo, mówię o tym, że my jako jeszcze 30 lat temu potęga energetyczna, państwo, które ma największe złoża węgla i produkcja energii elektrycznej jest w 80% z węgla, niszczy swoje górnictwo. Od 30 lat świat zwiększa wydobycie węgla, a my to wydobycie zmniejszamy, niszcząc nasze górnictwo, nasz największy potencjał. Więc staram się przekazać też w tym orędziu te wszystkie kłamstwa, to jak niszczy się polską gospodarkę i polskie górnictwo i rolnictwo. I mówię o tym, w jaki sposób też chcemy odbudować Polskę, czyli stawiając na polskie złoża, których mamy najwięcej w całej Europie, że będziemy wspierać polskiego rolnika, dając mu pełne swobody działania, tak jak to robią inne państwa Unii Europejskiej, tylko nie Polska. Będziemy stawiać na polskiego przedsiębiorcę. Dzisiaj 75% przedsiębiorców w Polsce to jest kapitał zachodni, gdzie cały zysk jest wyprowadzany poza Polskę. Są takie dwa państwa na świecie, afrykańskie państwo kolonialne i Polska, która niestety już stała się kolonią. Będziemy wspierać polskie rodziny, osoby niepełnosprawne, ochrona życia od poczęcia bezwzględna do naturalnej śmierci i demokracja bezpośrednia. Ale przede wszystkim będziemy stawiać na polskie rodziny, nie na zagraniczne, na cudzoziemców, ale przede wszystkim będziemy wspierać Polaków, polskie rodziny, więc na pierwszym miejscu w przedszkolu polskie dziecko, w żłobku polskie dziecko, u lekarza polskie dziecko, a potem jak kiedyś będziemy krainą mlekiem i miodem płynącą, to będziemy mogli wspierać innych. Najpierw odbudujmy Polskę, pomóżmy sobie. A mówił na naszej antenie o tym pan Rafał Piech, przewodniczący partii Polska jest jedna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam serdecznie wszystkich. I pamiętajcie, lista numer 7, Polska jest jedna. Jedyna prawdziwa polska partia prawica w Polsce. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Rafał Piech, dziękuję za rozmowę. A ja już się z państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk. Dzisiejszy program zrealizowała Asia Rejner. Wszystkiego dobrego. No i słyszymy się już podczas wieczoru wyborczego w niedzielę przed godziną 21. No i będziemy komentować po godzinie 21 wyniki wyborcze. Do usłyszenia.